Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. O, poprawię GoPro. Ultracoat Ceramic Q Detailer, czyli Quick Detailer. Zapach, już go wąchałem. Przyjemny, perfumy, ale takie męskie, trochę bazarowe, ale bardzo przyjemny. I teraz tak, akcja odbywa się koniec listopada, 28, 2 stopnie. Dlaczego? Chcę zobaczyć, jak będzie się zachowywał w takich warunkach. I zacznę od Audi, z tego względu, że tutaj umarł Woski, tutaj umarł Zirconite, tutaj umarł, z tego co pamiętam, Tonin, Angel Wax, i tutaj bodajże House of Wax. I zobaczymy, jak złapie wodę, jak się będzie zachowywał na suchym panelu. No i oczywiście temperatura, 2 stopnie. Lecimy. Ciekawy jestem. O, kładzie się, kurczę, tak jak powinien się kłaść Quick Detailer. Widzę. Czyli wodnisty. Nie stawia oporu. I co? Tu się coś ciągnie, tu się coś marzy, ale temperatury takie jakie są, niestety nie będą wybaczać błędów. Zajebiście. Już. Poślizg. Ha, bomba. Sprawdzamy poślizg. No, bajeczka. Lecimy dalej. Obficie sobie zjadę. Tu mam dużo wody. Zobaczymy, jak się zachowuje z wodą. Czy lubi wodę? Nie przeszkadza mu. W żadnym stopniu. Tak jak temperatura, widzę. Łapiemy wody, dużo wody. Dorzucam. Tak jest. O, to będzie można już suszać. Czuję, że odparowywanie tego produktu latem to będzie masakra. Bardzo fajnie, naprawdę. Nie napracuję się teraz. Pomimo, że temperatura jest jaka jest, tam gdzie nie dotrę, to nawet zostawię, kurczę. Tutaj była totalna tafla, słuchaj. I zostawiam. To ma być Quick Detailer. Ma sam odparować, zobaczymy. Ale tu widzę, że tak będzie. Tak, perfumy takie męskie, troszeczkę bazarowe, one mi coś przypominają, ale nie pamiętam co. Na lakier też. Damy go dużo. I to jest właśnie Quick Detailer. O, a nie tam się jaranie safirem, kurde. Znaczy, safir to nie jest zły produkt, oczywiście, ale do Quick Detailera to mu, kurczę, jeszcze daleka droga. Bo to nie ma tak jak tu, że sobie o, zarzucę i z głowy. Że tam walił takim glutem. Ktoś tam mi napisał, żeby zrobić ruch ręką. No to zrobię ruch ręką, to będzie tylko tuścia. I w dalszym ciągu nie będzie na całej mikrofibrze. Słuchaj, co mam ci powiedzieć? No rewelacja. Oczywiście sprawdzę też krople, bo tutaj sobie mogę pozwolić. Teraz wrócę, zobaczę, czy odparował całkowicie. Oczywiście, że odparował. Tu jeszcze trochę zostało. Ale to woda. No zapach intensywny. Może się podobać, może się nie podobać, ale jest nieźle. Ładuję materiał i jadę. Tam, tararam. Trochę na lampę, trochę tu. Zajebisty, naprawdę, bardzo fajnie. No ja już wiem, że jest bezproblemowy, więc to nie oszukujmy się, że latem będzie gorzej. Zaraz sprawdzimy połysk, pomimo że już jest ciemno i nie ma słońca. I tak sprawdzimy. Teraz zrobię jedną rzecz, słuchaj, pójdę po suchą. Odwrócę. To jest Quick Detailer, nie oszukujmy się. Druga strona. Ma być szybko i namiętnie. Druga strona, tu już jest poślizg zajebisty. Okej, docieranko. Tak finałowo. A gdzieś znowu załapało wody, to odwrócę mikrofibrę. Słuchaj, bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze, naprawdę. I zapach, tak, mocny. Teraz przy temperaturze 2 stopni nieźle daje czadu. To latem to będzie się uwalniał na maksa. Słuchaj, no po łysku wiesz, tutaj nic nie było. No to jest, oczywiście, że jest. Ładnie to wygląda, ładnie, fajnie. Pójdę po wodę i na szybko sprawdzę krople. Zobaczymy, co jest grane. Krople? Słuchaj, koślawe, ale zjazd jest.
Tu jest nieźle, poprawię jeszcze raz. Zobaczymy, jak się lubi z wodą. Z bardzo krótkim włosem. Czy woda mu przeszkadza? Nie. Nie przeszkadza mu woda. Ale czy się z nią jakoś tak wybitnie łączy? No powiedzmy, że nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Dobra, ta już jest, przepraszam, nasączona na maksa. Ale sprawdzimy jeszcze krople. Czy jest lepiej? Nie. Jest to samo. Może latem będą lepsze krople, nie wiem. Idę na drugą mikrofibrę. Mega krótki, sztuczny włos. Zobaczymy teraz, co się wydarzy. No i ta mikrofibra jest słabo ciągnie i od razu widać, że jest lipa. O, tak, nie wchłania. Ale produkt tak czy tak, tutaj widzę, odparował. Spoko, bardzo fajnie. Połysk fajny, przyjemny, naprawdę. Przyjemny, widzę, że lakier dostał połysku. Bardzo ładnie, naprawdę bardzo ładnie go uzupełnił. Nic dodać, nic ująć. Tu jeszcze widzę, coś jest. No i to jest taki typowy quick detailer, widzisz. 2 stopnie, wilgotno, ciach i po problemie. I z głowicy. Bardzo fajnie. Słuchaj, myślę, że następna akcja filmu to będzie, jak już będzie cieplutko. Wstępnie jest dobrze. Nawet za bardzo zapach mi nie przeszkadza. Słuchaj, jestem w trakcie mycia szyb, umyłem sobie przednią. Niestety igiełki mi tu lecą na auto. Odparowało wszystko. No zajebisty połysk. Teraz dopiero widzę, że jest dobrze. Jest naprawdę bardzo dobrze. No ładnie, ładnie. Podbiło pięknie. Kurde. Czuję, że... No, sztosik. Można powiedzieć, że kurczę, no... Tutaj może być tak, że to będzie zakrawać, kurczę, o wysoką półeczkę, jeżeli chodzi o połysk, aplikację i docieranie. Naprawdę jest... Teraz jak już wszystko odparowało, pięknie odparował, zero smugi. Zero, no, idiotoodporny. Jestem przekonany już teraz. Wiem, że to jest idiotoodporny produkt i ma zajebisty połysk. Naprawdę zajebisty. I znowu, nie koniec atrakcji. Wbijam się do garażu, pomimo że w garażu mam około niecałe 10 stopni. Słuchaj, cały czas czuję. I teraz on się tak jakby uspokoił. No kurczę, zajebiście. No kurde, no podoba mi się. Zaczyna mnie to, powolutku zaczyna mi wchodzić ten produkt, naprawdę. Tu widzę krople nawet. Jak już odparował, są całkiem niezłe. No kurczę, badamy teren, badamy. No jest taki męski, kurczę, mocny zapach. Kurczę, przyjemnie. Latem czuję, że może robić niezłą jazdę. No dobra, to co? Jak coś wymyślę. Jak znowu coś zauważę, pewnie wrzucę. Ale na chwilę obecną naprawdę wchodzę do garażu i kurczę, czuję ten produkt, co jest zajebiste. Pierwsze mycie po kółeczku. Oprysk z mocnej piany, z dobrej piany. Film z tą pianą będzie. Stężenie 1 do 50. Nie naruszyło tego produktu. Umycie Neoxalem 11 litrów na 90 ml szamponu. Słuchaj, produkt sieci. Ewidentnie się broni. Ładnie, bardzo ładnie. Ile kilometrów? Nie wiem. Kiedy go zarzucałem, też nie wiem. Spojrzę na film, kiedy wrzuciłem na kompa, tam będzie data i napiszę pod spodem, ile dni przejeżdżone. I teraz tak, ta strona dostała naprawdę konkretnie w dupko z tego względu, że stał pod pracą przy ulicy, gdzie auta jeździły i wbijały brud. Bardzo ładnie, nie, no super. Uzupełniłem woski, które umarły. Pięknie, naprawdę pięknie. Super. Błotniczek, rewelacja, jeszcze siedzi. Zobaczymy, czy do kolejnego mycia wytrzyma. No siemanko, dzisiaj mamy 22 grudnia. Hmm.
Run out the street to a penthouse. Scrap out the street to a penthouse, Miami Beach. Yeah, yo. They can talk crazy on tweets. They don't want it cause I come to the beat. They don't want it. I beat these niggas out sweet. Bamboo stick style in the Jeep. It's a new weirdo every week. Weirdo. Get the whip, put it up for my seats. No cure for the IG disease. Do anything for clout. 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 Do anything for clout, anything. Do anything for clout. Huh. Bitch, watch your mouth. Bitch, stay in your place. Play. Bitch, get out the way. Ooh. My bitch on your ass, you pay. Yeah. No disrespect, the nigga be tripping, but we love, yeah. Trippin'. Swapping that cost on my bitch. I bought her the limo, she bought me the race. Swapping. Practice, 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 make breakfast, nigga. It's never too late. Never, never, never. I take the out of the state. I take the soul out of the state. Then I take the bills up out of the bank. Racks, the plug in the media fake. Shout out to DM you straight. Hey. I'm not gonna fight on the plate. Sipping no toxic waste. On the low with your bitch in this game. On the low, mask on the face. That's how we in shape. She like a she gon' leave these shakes. Gone. I put 2 million in the safe. Just in case. Don't go my way. No cap. My kids gotta have money. Not just me. That's just selfish. Selfish. Ooh. I take the crown off the king like Mike did Elvis. Ooh. The world is wild. He dying. Don't lie. They don't help him. Ooh. You bitch wanna eat up the drip. But you cannot help it. Strap street to a penthouse. Why at the beach? Yeah, yo. Niggas talk crazy on tweets. They don't want it cause I come to the feet. They don't want it. I beat these niggas out sweet. Bamboo sticks all in the Jeep. What, put it up for my seats. No cure for the IG disease. Do anything for clout. 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 A whole lot of people need to hear this. It's a lot of names on my hit list. I'm still saying what he wants to. Just still wet like a big bitch. I should run the whole blog if it's late. They using my name for clickbait. They still want to stop fake beating. Just sit a little weed in the big state. They know I'm the bomb. They're kicking me off. Say anything to get a response. I know that mean the traffic is low. Somebody just got a question. So for being saved, the no dobra, myślę, że czas skończyć już z tym kuteczkiem. Mamy 14 stycznia, kolejne mycie, słuchaj. Wpadł tutaj kwaśny szampon. Mocny, kwaśny szampon. Poprawione neoksalem. On się gdzieś tam jeszcze broni. Tak naprawdę niezły skurczybyk. Serio. Co do produktu, nie będę go więcej męczył, bo latem to już będzie poezja w ogóle. Jako uzupełniłem nim umierające woski, czyli do tego, do czego służy Quick Detailer. Rewelacja. W warunkach kiepskich. Tak naprawdę można powiedzieć, że niesprzyjających, kurczę, do aplikacji, poradził sobie fenomenalnie. Fenomenalny zapach, fenomenalna aplikacja, docieranie i połysk. Naprawdę bardzo fajny Quick Detailer. Myślę, że tutaj, kurczę, podium. Podium naprawdę przy tych takich przyjemnych, fajnych, można powiedzieć zajebistych kudakach, ten na pewno ma miejsce. Bo naprawdę praca jest przyjemna i ten połysk rzeczywiście jest naprawdę fantastyczny. Także tutaj, kurczę, dziękuję. Nie wiem, od kogo dostałem ten produkt, ale dziękuję Ci bardzo, bo naprawdę warto było się nim pobawić. No dobra, słuchaj, no co? Myślę, że nie będę więcej czarował. Ile kilometrów? Nie pamiętam, kurczę. Może jak, czy zapisywałem, też nie pamiętam. Zresztą, jak zapisywałem kilometry, to wpiszę. Jaki okres czasu, też wpiszę. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest! Dziadzia!